Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. października 2017 roku, piątek, godzina 20:00. Jest z nami Adam i... Patrol. I Adam. I Adam, i Patrol. Czyli a ktoś mówi do ciebie czasem na przykład Patyk? Patyk nie, ale Patol, owszem. I myślisz, że to ma coś wspólnego z imieniem? Poniekąd. Imię zobowiązuje po prostu chyba. Owszem. Czekaj, czy wszystkich widać? Dobrze, wszystkich widać. Powiedzcie, bo jesteście w ogóle naszymi, można powiedzieć, stałymi bywalcami, więc musimy trochę zmienić zestaw pytań. Zapytam was, jak tam przez ten czas, jak was nie było od ostatniego razu, co robiliście ciekawego na jakichś imprezach, coś pamiętacie? Nic nie pamiętam. Z pamięcią słabo, ale nie no, coś tam pamiętamy. No, powiem za siebie. Nie no, są imprezy, ja głównie na oldschoolowych, także grywamy czy to w Sodzie, czy w Williamsburgu, także no dzieje się, naprawdę się dzieje. Dzieje się. A u ciebie co się dzieje? No wiesz co, ja podobnież byłem na jakiejś imprezie, ale nie pamiętam. Chory byłeś? Byłem po prostu w innym stanie niż teraz, no. Nie świadomości. Tak, nie pamiętam, byłem, fajna impreza była podobnież. No. Ale dzisiaj będziesz pamiętał? Mam nadzieję, że nie. Do tego dążysz, tak? Piątek jest w końcu, nie? Do soboty jeszcze trochę, musimy się przyspieszyć trochę. Powiedzcie, jakieś płyty kupiliście nowe, coś macie? Pożyczyłem. Pożyczyłem. Dużo? Dużo. Dużo. Czyli będzie się działo. A coś jak jest takiego, bo no to jak pożyczyłeś, musiałeś przebrać. Jakbyś miał wybrać jedną i o niej coś powiedzieć, to co to by było? Nie no, jedno to ciężko, bo to zazwyczaj mówię, o, ten numer to mój ulubiony, takich mam tysiące, także no ciężko, ale myślę, że dzisiaj selekcja pokaże, co wybrałem i myślę, że będzie dobrze. Będzie, na pewno będzie dobrze, selekcja naturalna, a u ciebie? Znaczy, wiesz co, ja wygrzebałem płyty, no i to wszystko. Dosłownie 15 minut przed tym, jak tu przyszedłem, wygrzebałem coś. No masakra, nie? Chciałem pozdrowić Sebastiana, siema Seba, nie? Bo ci obiecałem i Magdę, no cześć. I mamę, tatę, bo też obiecałem. No, no wiadomo, tutaj zawsze rodziców pozdrawiamy wszystkich. I kogoś chcesz specjalnie pozdrowić? Przepraszam. I brata jeszcze chciałem pozdrowić. Cześć. No. Ja może tak, pozdrawiam wszystkich, których znam, bo tak to byśmy tutaj, by nam zeszło do 12, także naprawdę. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy. Jeszcze chciałem Patryka pozdrowić. A, to też go pozdrawiamy. Nie znamy, ale pozdrawiamy. Mi się przypomniało, jak kiedyś jak w nocnym transie było i ludzie dzwonili i tam mówić, niektórzy z listą dzwonili i tak pozdrawiam koleżankę tutaj tego. I bo lista, cała litania była, tam był tego z mało, coś tam. A propos, to znam tego z mało. Ja też. Pozdrawiam go. Ja też go pozdrawiam. A mam jedno takie pytanie, nie dotyczące w ogóle muzyki chyba, bo nie wiem, czy oglądacie na wspólnej. I mnie taka refleksja naszła, bo tam w tym serialu wszyscy się zdradzają. I tu jest moje pytanie do was. Czy uważacie, że jest możliwy taki związek do końca życia, żeby się nie zdradzić? Nie oglądam na wspólnej. Ale myślę, że jest to możliwe. Jest to możliwe. Tak. Wierzę w to przynajmniej. Wierzysz w to. A ty, u ciebie jak jest? Z tą wiarą. Pomidor.
rozmowa z człowiekiem. Nie, 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 żartuję, jak najbardziej wierzę. Nie, naprawdę wierzycie w to, bo powiem wam, że naprawdę ja wierzę również w to, ale po tym serialu, jakbym go jakoś wciągnęła w niego poważnie, to bym nie uwierzyła, nie? Słuchaj, nie oglądaj tego. Nie oglądaj, nie, przestań, oglądaj. Nie, przestań oglądać. Ciasto upiesz, zamiast oglądać. Ale Lesiu ze mną ogląda. O, razem mówię, to poważnie. Patryk, no dobra, to co, kto zaczyna w ogóle? Ja zaczynam, jeszcze w ogóle chciałem zaprosić na jutrzejszą imprezkę do Williamsburga. Ale ja jeszcze nie odłączyłam mikrofonu, nie? Tak, czyli zapraszam jutro na imprezę jeszcze raz. Tak się nazywa ta imprezka. Będzie wszystko, oldschoole, drum and bassy, jungle. Także serdecznie zapraszam. Skład zacny. Odsyłam do wydarzenia na Facebooku. Jeszcze raz zapraszam. No, my też zapraszamy i do zobaczenia jutro. Jeżeli będziecie mogli, to wpadajcie. I co, zaczynamy, co będziemy robić? Będziemy smażyć dekle. Jeszcze, a energiczniej? Ja nie wiem. Ja wiedziałam, że to jest ta osoba. Zawstydziłem się. To jest właśnie ta osoba, która energicznie powie, że będziemy smażyć dekle. Będziemy dogrywać płyty, przynajmniej w moim przypadku ja będę się starał dograć płytę. Tak. Dobra. Dobra. No to chociaż tyle. No to co? No to smażmy dekielki.
Oh,
ready for another lovely day, eh? Yeah. Oh, gosh, your butler. I'm
your sense of right and wrong, making your conscience blind. First, first, yeah, 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 first,
What does that say? The Wizard. We'll be right back.
go.
We'll be right back.
what I can hear is bass. I can't sleep because all I can hear is bass. It's bang out of order now. You need to tell me right now.
kończymy powoli. Zobaczenia za tydzień. Za tydzień będą, oczywiście będą niespodzianki. Jutro zapraszam na Bibę do Williamsburga, chłopaków, także do miłego. No i do zobaczenia oczywiście w piątek za tydzień. We there was never one.